Cześć, witam was już w drugim odcinku z Euro Truck Simulator 2. Jak widzicie, właśnie już sobie wyjechałem z firmy, postanowiłem, że nie będę was za... O Jezu, drugi ładunek. Że nie będę was zanudzał. Moim zdaniem nie ma to sensu nagrywania, jak wyjeżdżam z firmy i co. Jak widzicie, troszkę się pozmieniało. Mam tutaj modyfikację na zimę Winter Mod. Nie wiem, tam to jest od Satana chyba, chociaż nie jestem pewien. Jak widzicie, też zmieniła się trochę kamera, w sensie tutaj ta jest tak, no bliżej, lepiej to myślę, że będzie wyglądać. Tak próbowałem zrobić, się starałem, żeby to było jak najlepiej. Napiszcie mi w komentarzach, czy tak jak było w pierwszym odcinku jest lepiej, czy tak jak jest teraz lepiej. I też jeszcze chciałem was powiadomić o tym, że tym razem nagrywam Frapsem, a nie Mirrorless Action, tak jak to wcześniej nagrywałem. Nie wiem, czy o tym wspomniałem we wcześniejszym odcinku, ale było napisane w opisie do filmu. Dosyć szybko, jak na mnie, po kolejnym odcinku nagrywam ten. Jakieś tak mam bardzo... No, chcę mi się nagrywać. I posłuchajcie, no... A, odcinki kiedy tam. Właśnie. Postanowiłem... Znaczy, jeszcze nie wymyśliłem, tak mówię, a na odcinku się wymyśli. Wymyśliłem, że... Odcinki mogłyby być tak. Niedzielę, bo w sobotę mogę nagrać i w piątek. W niedzielę mogę wstawić jeden odcinek i powiedzmy drugi w czwartek. Tak, w niedzielę i w czwartek, a reszta odcinków będzie nagrywana typu tak, jakby wam to powiedzieć. No tak po prostu zachce mi się to nagram i będzie to poza tym grafikiem, ale będzie co najmniej film w niedzielę i w czwartek. Dobrze, przechodzimy dalej. Co do... Tej. Gdzie ja w ogóle jestem, co ja w ogóle robię? No troszkę się pozmieniało, poza waszymi plecami trochę pojechałem sobie. Ładne, fajne terenki. I właśnie jesteśmy na terenie Francji. Jedziemy z miejscowości Caen, czy jakoś tak, gdzieś tam na górze Francji, do miejscowości... Aha, no tak bym się właśnie miała. Się spieprzyła jedna rzecz. Konfiguracja, nieważne. Ale pusto na tej drodze. Jedziemy do firmy, do miejscowości Le Mans, do firmy Euro Arcres. Coś takiego, co na pewno was interesuje, do jakiej ja jadę filmy. Mamy tak coś około 260 km, bo stamtąd jeszcze jest 190. A co do właśnie, jakie byście chcieli odcinki bardziej oglądać, typu timelapse, że coś powiem, opowiem gdzie jadę i tak dalej, wszystko tego się nie powinno mówić, nieważne. Czy wolelibyście bardziej, tak jak teraz, jadę cały odcinek organizacyjnie, opowiadam o wszystkim, to też piszcie. A co do pierwszego odcinka, na początku przez jakieś 2-3 dni nie było opisu jeszcze, ponieważ no ja nie mam aż tak dużo czasu, żeby tak się tym zająć od razu. Kurde, ale tutaj jest trochę tak nachamać. Tak za bardzo czasu, żeby to ogarnąć. Wpisz go. Muszę sobie ten cierasz, bo się włączyć. Na pierwsza ten śnieg, deszcz, co to jest? A, czemu zainstalowałem w końcu tą modyfikację, zwolnijmy tutaj troszkę, na zimę. Słuchajcie, jest taka sprawa, że właśnie dzisiaj, ale idealnie, spadł u mnie w miejscowości śnieg. Ja mieszkam na Warmii i Mazurach, gdzie dokładnie, bo nie powiem. Co do tego, czasem coś pieprzne, że tak powiem, szybko pierdolne.
I no nie wiem, nie myślę co gadam, po prostu czasem jest tak. Coś tam szybko mówię i już myślę o kolejnej rzeczy i tak nie do końca to pierwsza rzecz wytłumaczę, zapomnę o czymś czy coś, albo jak mi Piotrysz kochany, nie jestem gejem, spokojnie. Ale no po prostu wytknął mi tutaj jeden mój błąd, że powiedziałem coś tam, że będzie ruchna ma chyba cztery koła, czy jakoś tak, wiecie, to się zdarza. Każdy jest człowiekiem, nie ma tutaj lepszych i gorszych, każdy jest taki sam. Jezus, no tak ogarnęłem, jestem gabarytem trochę jadę. Ale tak zapieprzam wszędzie po tych, nie patrzę, nie uważam na nic. Nieważne. Każdy jest człowiekiem, każdy ma prawo się pomylić i jeżeli ja bym mówił tutaj o jakichś swoich poglądach czy coś takiego, to słuchajcie, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, nie musicie się z nim zgadzać, wręcz nie chcę, żebyście się... Znaczy jak się zgodzicie, to fajnie, no spoko, tylko że też warto mieć swoje zdanie, o Boże. Trochę tutaj zapieprzam za bardzo. O, przeszedł ten wkurwiający ten śnieg. Wkurzający. O, teraz to jest ładnie, zobaczcie. A, i jeszcze jakby mi ktoś mógł tak doradzić, jak by było najlepiej... bo teraz jadę na skalowaniu 200% tego rotraku. Jakbyś tak rzucał na ciężarów, bo naprawdę ten mój termot fajnie działa. Wszystko oczywiście będą linki w komentarzu, w opisie, no właśnie to co mówiłem, że nie myślę co gadam. Także z góry już za to wszystko przepraszam. Tak. Link do tej modyfikacji na tą zimę będzie w opisie do filmu, jak wszystkie linki do innych modyfikacji. No tutaj fajnie, kurde to wygląda. Fajnie wam powiem, że też przebija te słońce, a też to jest też sprawa modyfikacji takiej innej jeszcze. Fog, nie wiem jak tam to się czyta, z angielskiego to ja dobry nie jestem. Fogware, coś tam, Weather, czy jakoś tak. Weather, Boże. Dobra, ja nie wiem jak to się czyta, Wetcher, Wet, coś tam, pieprzenie, oszopienie takie. Śpię na lekcjach, tak, dobrze mi mówicie, tak. A ty, Zenek, ty się tam nie śmiej. Już ze stołka spadłeś, co? No. Także dzisiaj ogólnie mam taki trochę lepszy humor, jak pewnie zauważyliście i chyba mam nadzieję, że taka forma tego odcinka wam się będzie bardziej podobać. Tak mam nadzieję taką, że będzie wam się to bardziej podobać. O, Le Mans! Smysz, dojechaliśmy? Kurde. Nie no, 100 km jeszcze, a to pewnie gdzieś firma jest za po prostu miejscowością. Posłuchajcie, jeżeli też wkurza was jakieś słowo, też zauważyłem, że często mówię posłuchajcie i ja dopiero się tak skapnę, że to powiedziałem po... No jak już to powiem, to się dopiero skapnę i naprawdę was z góry za to przepraszam. Jeszcze co, czy chcielibyście taką kamerkę jak jest teraz tutaj, na... Właśnie tutaj to kierownicę, to wszystko co tutaj się odwala. Czy może byście chcieli kamerkę na mój ryj? No nie, no ryj to ma świnia akurat, no na moją twarz. Czy chcielibyście znowu, nie wiem, dwie kamerki? Jedna na twarz, druga na tutaj. Czy może byście chcieli w ogóle z innej perspektywy, na przykład żeby z tej strony tutaj, tu po lewej mojej, tak tu gdzieś była, o Jezu, była kamerka, ta, która rejestruje obraz tutaj ten. Czy wolicie tak jak jest tutaj? Też za niedługo powinno już być takie potrzebne moco... nieładnie zrobiłem. Za niedługo powinno im przyjść takie mocowanko do GoPro, to znaczy szybko złączka, czy to jakoś tak to się nazywa, bo mi właśnie pękła.
i też będę mógł tutaj z klatki nagrać piersiowej, to raczej tak będę nagrywał właśnie z tego GoPro, z tej klatki piersiowej, tutaj właśnie też będzie to, mam nadzieję, fajnie by to też wyglądało, bo już tak chyba jeden odcinek nagrywałem. Także tak, piszcie w komentarzach wszystko, co mam zmienić, co, jakieś fajne mody możecie podać, z chęcią coś tam popróbuję, tak jak już się powtarzałem. Też nie zadawajcie aż tak za bardzo takich zbędnych pytań, które, bo wiem, że czasem youtuberzy mają takie problemy, że jak wujek Bohun, że kurde, napiszę wszystko ładnie, rozpiszę się w tym opisie do filmu na jeszcze więcej po prostu tekstu, a mu później zadają pytania: wujeka, gdzie ty modyfikacje podajesz, z jakiej strony pobierasz, a jak ty masz konfigurację sprzętowo, jak to jest wszystko w kurde w opisie do filmu, to są tam, to tacy ludzie tylko czas zabierają naprawdę, a wujek Bohun też wiem, że dużo czasu nie ma, no jak każdy, no. Ja też kurde chodzę do szkoły jeszcze, no niestety, jeszcze przez 3 lata czy tam 4, no 3,5. Także no wiecie, no to nauka, lekcje zrobić, wrócić, a to żeby taki nagrać odcinek, to nie jest tak hop-siup, jak wy sobie myślicie, że to tak 20 parę minut, o Jezu, włączam nagrywanie, 20 parę minut mi to zajmie. Ja dzisiaj to chyba przez tak z półtorej godziny, tak, półtorej godziny się przygotowywałem do tego odcinka, no także no widzicie, jakie to jest czasochłonne i naprawdę nie każdy też ma na to czas, nie każdy to lubi w ogóle nie każdy to po prostu ma w ogóle zapał do tego. No ja na przykład tak jadąc i gadając tutaj do was, to leci przez ten mój monolog dużo szybciej, czas mi leci. I to jest właśnie fajne w tym, że można fajnie spędzić czas. A jeszcze posłuchajcie znowu, przepraszam bardzo. A jeszcze przez to, że kurde tutaj jest taka zajebista ta mapa, Promoc, Rusmap, no z map to tyle, chociaż Promoc jest z Poland Rebuilding połączone, więc już jest też zajebiście. No i jak widzicie, no co tu się na tej mapie dzieje, to jest po prostu no piękne, no co tu więcej opowiadać, kurde, Jezu, coś mi tutaj się pieprzy znowu z tym. O Boże, no, nie wiesz, Zanek? Zdzisiu, pierwszeństwo masz. Kurwa, zatrzymał na środku drogi. No, na szczęście, kurde, mnie wywaliło do pulpitu, ale na szczęście się nagrywa. Dobra, Zanek, tym Porsche, to ja ty widzę, że ty gówno zrobisz, więc tu trzeba jechać. Trzeba za pieniądzem gonić. Minus 3, posłuchajcie. Posłuchajcie! O Boże. Znaczy w grze jest, o Boże, jak mnie to tak chce. Minus 5. Minus 5 jest w grze, a w realu jest coś około minus 10 pewnie, więc no, no powiedzmy, że jest dobrze. Co do jakichś... czy może będę nagrywał ATS-a, czyli American Truck Simulator? Jest to taka sprawa, że aktualnie po świętach wydałem już trochę hajsu na pewne rzeczy nieważne. I teraz zostawiam taką 1/4, 1/5 tego hajsu. I urodziny mam w marcu, więc w marcu też dostanę kasę z urodzin i będę sobie kupował monitor. Ale
Teraz też nie wiem, czy wydawać, bo to chyba tak około 70 zł będzie ten ATS kosztował. Więc nie wiem też, czy wydawać te 70 zł, bo tak z jednej strony nie wiem, czy mi na monitor wystarczy. Ale piszcie, jeżeli chcielibyście zobaczyć u mnie ATS-a, to coś można wykombinować zawsze. Pamiętajcie, Jana, bo taka jest zawsze cisza pod filmami. Nikt nic nie pisze. Zapraszam was do dyskusji. Ja za to żadnego hajsu, Boże, ludzie, nie dostaję, żeby komentarze piszecie. No nie wiem, może ktoś tak myśli, to właśnie... O Jezu, postaram się to wybić z głowy, no. Za lajki też hajsu nie dostaję, no. No już jestem, bo właśnie mi tutaj rodzice do domu wrócili i też tak, kurde, mówię, pójdę i powiem, że nagrywam, będę to wbijać zaraz. O czym ja mówiłem? Ja nie zarabiam na żadnych lajkach i tak dalej. Na subskrypcjach, z tego właśnie, co się teraz dowiedziałem, też się nie zarabia, tylko się zarabia na wyświetleniach. Ale to, żeby zarabiać na wyświetleniach, to i tak, nie będzie już, posłuchajcie, to i tak trzeba, no, mieć dużo tych wyświetleń, bo taki, nie wiem, ja jak mam tam maksymalnie pod jeden filmikiem mam 1100 wyświetleń i to nie wiem jakim prawem w ogóle, jak to, kto to obejrzał, no cieszę się z tego, ale takie to trochę dziwne jest. No ale tak najwięcej jest tak z Germą, 250 wyświetleń. No przy tylu wyświetleniach to ja nic kompletnie nie zarobię, nie bójcie się. Wiem, że niektórzy są tacy wredni, że ja już bym zarobił centa. A już inni, kurde, mi tu by do gardła skoczyli. Także... No, tak to wygląda. Oddajemy naczepkę. Doskonale. No, tak to wygląda. Właśnie, podejrzewam, że w kolejnym odcinku będzie, kupimy już ciężarówkę, bo teraz już mam prawie 500 tysięcy, więc ciężarówka to, zobaczmy jak to tutaj wygląda. Mercedesa chyba bym sobie kupił, tak podejrzewam. Zobaczmy. Na tego mnie stać. Kabinę większą to już mnie nie stać. Ale jak zobaczę, to zostawiam. 449. Tak, z retarderem. Wnętrze. Tego to ja nie będę brał. Na wnętrze to tak sobie modyfikację zastosuję. Malowanie to tam jest nieważne. 636 tysięcy plus jeszcze tutaj sobie bym dowalił tego. To tak z 700 tysięcy muszę mieć, więc podejrzewam, że jeszcze nagram jeden odcinek, w którym zrobię jeszcze trasę. I w kolejnym odcinku jeszcze będzie, czyli w czwartym, kupię już może ciężarówkę, a może w piątym, nie wiem. Zobaczę ogólnie, ile to jest nagrywania już. Dobra, 20 minut, to już by wystarczyło, mi się wydaje. Piszcie też, czy byście chcieli, żebym nagrywał odcinki takie jak 20 parę minut, 15 minut, czy 40, czy 50, czy może 1,5 godziny, jak mówię, bo czy to mają być timelapsy, czy to mają być z różnych ujęć, czy to ma być jakaś fabuła, że niby tam jadę, gdzieś tam jestem w realu i w ogóle też wszystko jest do zrealizowania. Mogę oddzielne serie też jakoś z Eurotracka robić, że fabułę i jeszcze prowadzić też tą. Mogę z innych gier nagrywać, piszcie, wszystko jest do zrealizowania, więc zachęcam do komentowania, subskrybowania, lajkowania, ale nie zmuszam. Jak dacie lajka, suba, komentarz, będzie fajnie. Chociaż na komentarze, powiem wam, że bardziej mnie cieszą komentarze niż lajki czy suby. Więc do następnego odcinka, cześć i czołem, na razie.